Wielki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kochani, właśnie zawiozłem Kasię na kawę. W sumie pojechaliśmy wspólnie na kawę, tylko ja zapomniałem wziąć kamerę. Także Kasia, Asia została sobie tam na kawusi, a ja wróciłem do domu. Tenże właśnie oto obiekt, którym teraz filmuję. Kochani, zapraszam do oglądania, życzę dobrej zabawy, a ja zasuwam do kawiarni. Zdążyłem złapać Asię jeszcze w kawiarni, ale już sam nie wypiłem kawusi. Przyjechaliśmy teraz na zakupy. Trzeba zrobić wielkie, wielkie zakupiska. Tylko soki pojechaliśmy kupić właściwie. No i płatki. No i coś tam, no i coś tam, i coś tam. To co dwie siaty, 30 dolka. Ech, życie. Są chłopaki z mięsem, to ja jeszcze jakieś mięso wezmę. Lubię kupować mięso. O, baby, can you take the garlic, the open one already? Takie łuskany czosnek to jest dobra sprawa, powiem Wam. Znacznie więcej go używam, niż kiedy mam niełuskany. Z lenistwa po prostu. Tak to sobie sięgam, biorę tego dużo. Lubię czosnek. A tak to, to obieranie, to zawsze tak mniej wezmę. Przyjechaliśmy tutaj, musimy kupić kilka jeszcze rzeczy, których nie udało się kupić. No to przede wszystkim taki świeży, warzywny i tak dalej, i mięsny. To nie ma sensu kupować tam. Natomiast nie znaleźliśmy takiego serum do włosów, ale tutaj mają, więc tutaj też kupimy. Na razie jednakowo lecę za Asią, bo ciągnął ją gdzieś tłum. To jest słuszna koncepcja może. Jaki bym zrobił? Ryby, kuraki. Hello, Tuesday. Ucieka mi cały czas. A, co kupić, się udało kupić za to? Świeży rozmaryn. Świeży rozmaryn w gałązkach całych takich. Kupiłem nawet nie po to, żeby go... Ale skoro już go mam, to mogę zrobić poletwiczkę w rozmarynie. Ale chcę spróbować go ukorzenić. I jak się uda do doniczki, to byśmy mieli rozmaryn cały czas. Czar. Drogi jest bardzo. No ale tak jakby się udało go wykorzenić, to byłoby super. Sprawdziłem nawet w internecie, że da się ukorzenić teoretycznie. Tak z gałązki, że zobaczymy, może coś się z tego zrobi. A kupowało się znowuż. Mamy mięso i znowuż tutaj ciekawosteczka, już pokazuję. Mamy sobie wezmę. Kurze łapki! Będziemy próbowali zrobić w takim stylu, jak robiła, wiecie kto te. To jest popularna metoda. Właśnie mówię, że jeszcze nigdy nie robiłem, więc będziemy mieli takie wyzwanie małe. Zrobimy sobie to wspólnie. Kurze łapki w takim sosie pikantno-kwaśnym. Na razie jesteśmy tutaj z kupić serum, którego się nie udało dostać w Anchor Markecie. Pomaga w rozczesywaniu włosów. Wprawdzie, jak jest Asia, to Asia się tutaj nie wiem. Spadł mi taki, no niełatwy obowiązek z głowy. No to jakieś warzywa, tylko kupiliśmy. Jeszcze, polędwiczki kupiłem, żeby zrobić z rozmarynem. Będzie się działo w tej kuchni dzisiaj. Mieliśmy małą awarię z kluczki. Wszystko w wodzie. To była dobra akcja. Niestety nie można zakręcić dopływu wody. Właściciel twierdzi, że można i że wie, gdzie Asia tu paraduje w samym ręczniku. Że jakby tam, gdzie kiedyś zakręcałem w rogu, jest taki wyłącznik i że to zakręca dopływ. I zakręca, ale dopływ do całego tutaj obiegu wody, w tym do tego baniaka. Ale woda w baniaku cały czas jest. Musi być gdzieś jeszcze jeden jakiś wyłącznik, który odcina tamtą wodę. No bo bez tego nie jestem w stanie nic zrobić. Jest takie ciśnienie w tym, a tutaj po prostu uszczelkę wywaliło. I trzeba założyć po prostu zwykłą nową uszczelkę i będzie po krzyku. Prosta rzecz, no nie do końca. Ciśnienie tej wody jest tak wielkie, że nie da się włożyć tej uszczelki i zakręcić z powrotem tego. Trzeba tą wodę zakręcić dopływ. No i właściciel ma przyjść i to zrobić. Upiera się cały czas, że to tam. No to niech przyjdzie i pokaże nam fizycznie. Dobra, mówiłem, że będzie siedział na kuchni. No i się dzieje, rzeczywiście się dzieje. Kurze łapki już, jak widzicie, są poobcinane pazury, bez pazurków. Tutaj na włoku się gotują z galangalem. Tutaj muszę lecieć po lód właśnie. Jest czosnek i trzeba wrzucić do tego czosnku lodu. To jest taki sekret starokmerski, że się tak wyrażę.
Co to daje? Ano daje to to, że czosnek jest chrupiący, nie mięknie tak łatwo. Będzie po prostu ciekawsza, jak to powiedzieć, konsystencja. Mam mgłę przed oczami, jakbym po prostu pływał 5 godzin na basenie. Ledwo widzę. No dobra, zaraz będziemy przyglądać się dalej naszej robocie w kuchni. Zresztą ja muszę mięso przygotować. Ma łapki to łapki, ale zaraz przyjdzie Brenda. Trzeba mięsipo mieć. Ale na razie lód. Lód kupiony za tysiaka. Wygrzebałem z kieszeni. Myślałem, że wybrałem się zupełnie bez kasy. No praktycznie tak. Ten tysiak wystarczy na taką ilość lodu. To jest ilość w zupełności wystarczająca. Here you are, baby. Thank you. You're welcome. Galangalem wszędzie pachnie w kuchni. Świeże usieńki. A widzicie, do kurczaka też. Also, that when you put it in the ice into the chicken legs, it will make them like crispy. Crispy. Yes. A, właśnie, chodzi o to, że łapki też. Wyjęte szybko z wody i obłożone lodem, dzięki czemu nie zrobią się takie galaretowate, tylko będą bardziej chrupkie. No, proszę, jakie tajemnice. Dobra, ja za to mięcho. Jeszcze to, o czym mówiłem. Zobaczcie. Mamy. Wspaniały. Rozmary. Rozmary. Ja się do niego dobiorę później. Dobra, za chwilę spróbujemy. Część z nich spróbujemy ukorzenić, czyli spróbujemy je włożyć do wody, żeby tam ten korzeń puściły. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, a resztę będą do mięsa. Natomiast tutaj kupiłem coś, co się nazywa szpinak, ale jest to jakiś tam malabar. Szpinak z malabaru. Nigdy w życiu tego nie próbowałem i teraz właśnie będzie okazja. Nie wygląda do końca jak nasz szpinak, przyznam się szczerze. Chociaż... Trochę jak szpinak. Mięsiste, dość grube. Może nie chrupiące, ale takie nie bardzo miękkie liście. No ciekawe, dobra. Do sałatki. Do sałatki pójdzie też groszek. Zobaczcie. Sporo tego rozmarynu. Część poobcinałem, a się opiera, żeby nie obcinać końcówek. No tych jakby, o, same końca nóżki, które się tak wyrażą, łodyżki. Część poobcinałem, a część zostawiłem po prostu całą tak jak jest. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. Ale no, to jest zacna ilość, naprawdę. Tak weźmie. Kupiliby to, to kosztowało $4 chyba, czy jakoś tak. To tak sporo jak na takie ziółko. A z drugiej strony, no proszę, proszę. Piękne, wielkie, no i świeżusieńkie. Także teraz pachnie rozmarynem w domu. A ja tutaj z tych obcinanych końcówek mam tego całkiem przyzwoitą ilość do zamarynowania mięsa. I ja już się biorę za to marynowanie. To, niech was nie zwiedzie, nie jest marynata do mięsa, tylko sos, w którym będą marynowane łapki kurczaka. Tutaj będą jeszcze szły takie składniki jak trawa cytrynowa, jak no to nie jest szalotka, taka mała czerwona cebulka, ale jeszcze galangal, czosnek oczywiście, potem to sosido. I don't know. I try to take it out. Why? You can leave it. To jest już jest końcowy etap tych łapek. Zostały jeszcze porozcinane. Mieszane są ze wszystkimi przyprawami, z tym sosem. Będę musiał troszeczkę w nim poleżeć, żeby były przesiąknięte i dobrze smakowały. A tutaj, drodzy Państwo, marynują się dwie polędwiczki. Jak widzicie, rozmarynu nie pożałowałem. Nie pożałowałem również czosnku. Jest liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, trochę soli, olej. I na razie to sobie wszystko przemieszam jeszcze i zostawię na jakiś czas. Prawda jest taka chwila na świeżo, czyli jeszcze nie zamarynowane. Powinno przez godzinę przynajmniej poleżeć i będzie leżało. Bardzo czuć, jest mocno owocowe. Owocowe i dość ostre. Ten smak cytrusowy jest z soku z limonki. Naprawdę fajna przekąska to jest. Bardzo lubię. It's very good. It's very good.
To byle. Ło! Miam, 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 miam. Bredda już przyjechała. Brat ją przywiózł. Ale znowu do sklepiku. Ach, po raz kolejny. Jak to dobrze mieć taki sklepik pod nosem. Muszę kupić tą kostkę rosołową, bo robię warzywa na parze. A są smaczniejsze, jak sobie do tej wody, która się steamuje, czyli gotuje po prostu, są wrzucone takie smak. I to jest. To czego szukam? Podjadam sobie nóżki. To naprawdę wyborna przekąska, ale nie ma jak kawał dobrego mięcha. Tutaj mam takie właśnie kawałeczki piękne. Jak widzicie, są ze skórą. Nawet jej nie odcinałem specjalnie. Sobie się troszkę powytapia. To już powinno się nam lepiej popełnić. O, piękne. Niech sobie popracuje mięsko. Na razie go nawet nie solę jeszcze. Dopiero w drugim rzucie. Będzie jedzonka, jedzonka. Z warzywami się wstrzymałem. Już zacząłem przygotowywać, ale się wstrzymuję. Z warzywami na parze oczywiście. Bo Brenda coś tam innego sobie zjadła i teraz powiedziała, że już nie jest głodna. Tuny też będzie dopiero popołudniem. No to nie ma sensu w tej chwili robić na świeżo, im przygotuję. A mięsko sobie chętnie uszamią. Kto ma pszczoły, ten ma miód. Kto ma dzieci, ten ma... No wiadomo, co? I takie poczucie niekończącej się po prostu zabawy w pranie. Non stop. Dobrze, że pogoda jest łaskawa i pranie schnie bardzo szybko. A tu chciałem się tylko po prostu poskarżyć, że gdzieś jakiś papierek się dostał do środka, do pralki. No i cholera, muszę teraz skubać. Tu wszędzie po prostu się po prostu przykleję. Do diaska dodatkowa robota. No jak to tak? To było wszystko pomyślane. Wczoraj też niby było pięknie do momentu odbrania Juny z przedszkola. No i coś zobaczymy. No, też się zaczyna chmurzyć, chorobcia. Więc jak najszybciej rozwieźmy, niech wyschnie. Już właśnie miałem ruszać na miasto, ale Asia jeszcze zawoła mnie, czy mogłabym mieć prośbę. Kup mi proszę coś do picia, bo zaczynam lecieć. Przyjechałem tutaj obok do pani tutaj z małą kafejeczką i zaraz coś tutaj zamówię. Asia mnie poprosiła coś dziwnego, znaczy coconut coffee. Nie wiem, o co chodzi. No, czegoś takiego nie widziałem chyba tutaj w menu. Sorry, jest coś takiego. No proszę. Jakie proszę sobie wymyśliła tutaj. Jak na taką malutką przydrożną kawiarenkę, tutaj naprawdę jest spory wybór tych napojów. No i tutaj się zamówiłem to coconut coffee, tam które się przygotowuje tam. Co najróżniejsze tutaj. Cuda nie widzę. No i co najważniejsze, tutaj taką kawę można kupić, o, na przykład tak coconut coffee, 3500 rile, 3,5 złotego, niecały dolar. 5000 takie gorące jakieś takie, prawda? Już tutaj fikuśne, 5000, tam jakieś 7000 już napoje. A jak się pójdzie do takiej kawiarni, no! To poniżej 3 dolarów to ciężko znaleźć coś. A tak trzeba się. No zależy gdzie oczywiście. Są droższe, są tańsze. Byliśmy ostatnio w Starbucksie. To tam tanio nie jest. Ale muszę powiedzieć, że piłem tam Americano i smakowałem. Przywiozłem już kawę. Akurat widzę, że chyba właściciel przyjechał, bo jest motor jego. Co z Daybong? On nie wziął angielskiego, a chcę się dowiedzieć, gdzie jest ten główny zawór, żeby mi tutaj nie ściemniał. To poproszę, próbowałem się dogadać, ale nie udało mi się, to poproszę jeszcze Asię, żeby go zapytała. Przyjechałem do Adama, zdążyłem tylko wejść i proszę bardzo, a tak chwaliłem ten dzień, a tak mówiłem, piękny, słoneczny i może dzisiaj będzie inaczej. Za pół godziny muszę jechać po Juny. Jak nie przestanie, no to będę, no nie, no to wtedy dygnę do domu po płaszcze, no bo to Juny też, żeby nie jechała w takim pogodzie bez płaszcza, albo będę dla niej tuk-tuk, zobaczymy jeszcze. Dobra, nie martwmy się na zapas. O, może tak. Może przestanie. A tymczasem u Adama. Proszę bardzo. To jest wasz pokój?
Nie, to jest taki mój pokój, który mam łazienkę i szafę, bo śpię tam ze Srejlie, ale że ona ma tyle rzeczy i swoją łazienkę nie chce z nią mieszać łazienek, to sobie tu zrobiłem takie moje dokumenty, moje rzeczy, nie? A, rozumiem. Ale tu nie śpię w ogóle, co ty? A, rozumiem. Czyli tu sobie pieski się bawią... Tak, to jest ich playground. Czyli to jest taki pokój gościnny, jak ktoś przyjeżdża do ciebie w gości, to też... Nie, to też śpią u góry. Nie, nie, śpią u góry. To jest mój, bo tu moje rzeczy, są moje ciuchy, moja szafa, moje kibel. Ale nie? Lubią się bawić na łóżkach. Tak. No, ja też, powiem szczerze. No. Ale tu też szafa. A, to mam mój kibel, nie? Fajna sprawa. Fajnie. No musieliśmy się przenieść do domu, bo woleje i tak głośno jest, nie da się rozmawiać w ogóle tam na zewnątrz. Zupełnie, zupełnie. Strata miejsca. Zobaczmy, sobie oglądamy, zobaczymy, co to ma Adam w zamrażarce. Z Polonii powynoszone rzeczy. Nie jeszcze nie. Wrócą do Polonii. Jeszcze nie zawiezione do Polonii. No to zawiezie się. Zawiezie, może. Co tam masz? Panie. Co? Lód. Kurde, to lodu nawet nie ma. Miało coś być. No i co? To pan już wychlipał. Wody sodowe, piwo, musztardę. Wszystko co trzeba w sumie. I ostatnie niedopity spray. To rozumiem, że wczoraj zostały pomidorki z cebulką. No tak, trochę sobie też robiłem wczoraj. Też mi powiedziałeś, że robisz. I mówię, o, chcesz białą kiełbę? Chcesz białą kiełbę? Kiełbasy nie odmawiam. Jestem już. No pogoda okazała się być wyjątkowo łaskawa. Zobaczcie, co tam się dzieje. Jakieś takie historie w ogóle chmurowe. Cały czas zagrożenie i wisi w powietrzu. Ale nie pada. Przyjechałem zupełnie suchy i oby tak było do samego końca, czyli do powrotu do domu. Na razie żona już jest zawezwana, więc za chwileczkę mam nadzieję, że się pojawi. I śmigam na chatę. Zobaczymy co dalej, bo tam są jakieś różne dziwne plany. Jedna z uczennic Asi zaprosiła mnie się na urodziny, gdzieś do jakiejś knajpy. No i albo pojedziemy wszyscy razem, albo ja zostanę z dziewczynami w domu, a Asia pojedzie sama. No jeszcze zobaczymy. W każdym razie sytuacja jest rozwojowa. No dobra, lecimy Szczecin. My już w domku po powrocie ze szkoły. Asia jedzie na jedną lekcję. No i chyba właśnie wygląda, zanosi się na to, że będziemy jechali na te urodziny. No co to zobaczymy, czy tam jeszcze coś się pofilmuje? Pewnie coś tak, jeszcze jakąś przebitkę się zrobi. Czekamy również na powrót Brendy. Brat ją przywiezie. Brendy sobie siedzi, coś tam ogląda. A ja popichciłem, znowuż popichciłem. Być może będą chętni do jedzenia. Cicho wszędzie, ciemno wszędzie. Jesteśmy na wyjeździe z uliczki od nas tutaj i jedziemy na imprezę urodzinową. Zamówiliśmy, to nie ma sensu kierować kamery. Wzięliśmy samochód, jedziemy samochodem. Jeszcze po drodze zatrzymamy się w sklepie, jakiś prezent kupić drobny i za chwileczkę powinniśmy być na miejscu. Jeszcze postój po drodze, sklep. Trzeba prezent jakiś kupić. Co z tej? A prezent to najlepiej, bo to jest pani, kobieta, jakąś butelkę wina, o tam są. No to lecimy i kupujemy. Dotarliśmy już na imprezę urodzinową, to już jakiś czas temu. Dziewczyny tutaj poznały kolegę, którym po prostu szaleją na parkiecie, nie tańcząc, ale okej. Ganiają się w jedną i w drugą stronę. Ja jestem bazą domową, czyli jak do mnie dobiegną, to są bezpieczne. Nic nie może się stać. Chyba kolega już ma ich dość. Dwie takie, jak one. Oj. W każdym razie impreza urodzinowa. Trwa. Ja tutaj głównie z dziećmi, no bo to są znajomi Asiowi. Ja odciążam ją w tej chwili od tych panien. Zaczyna się część oficjalna, najważniejszy punkt kulminacyjny, można by powiedzieć, dzisiejszej imprezy, czyli wjeżdżają portu. A co za tym idzie? Zaraz później możemy wracać do domu. To jest pani jubilatka. Yeah.
macie grupowe zdjęcie na sam koniec. Pięknie. To pierwsze do tortu? No oczywiście, Brenda i Juni, ale jakże by inaczej. Nie, już nie zabędzie go, proszę cię, nie. Nareszcie w domu. Jeszcze nie kładziemy się spać. Jeszcze Brenda robi pracę domową. Juni też się tutaj krząta. Ja również kręcę się w pobliżu kuchni. Trzeba tablety wziąć przed snem. No i zaraz będziemy szykowali kąpiu dla dziewczyn. Potem sami się wyczyścić, wymyć, wyszorować i hopsiup do łóżka. Zatem dzisiejszy dzień, a i odcinek będziemy kończyli. Pięknie Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam oczywiście na jutro, 7 rano czasu polskiego, na kolejny epizod. Dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia, spokojnej nocy i do zobaczenia. Cześć.